Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Drosto52 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Elex 2. Moi drodzy, dzisiaj rozpoczniemy sobie od zadania nauczka dla outsidera i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, bo Fox został złapany przez berserków i aktualnie przebywa w forcie, a my zobaczymy, czy uda nam się go stamtąd wyciągnąć jakoś w miarę normalnie. Bo jak zwykle chłop się wpakował w jakieś tam kłopoty. Także spróbujmy. On jest tutaj na dole, prawdopodobnie w jakiejś klatce. Albo nie wiem. No mniej więcej. Nieźle się tu urządziłeś, co? Nie narzekam. Ładne meble, śliczne widoki. Tak średnio co 2 lata ktoś przychodzi zagrać ze mną w karty. Czyli... mam cię stąd wyciągnąć. Te, cóż, jeśli to zrobisz, po uszy utoniesz w szambie. Ale jak tam chcesz. O co cię oskarżają? A o co nie? Podobno to ja sprzedałem ołtaszmany. Wywołałem wojnę albów z wolnymi ludźmi. O, i jeszcze jedno. Ściągnąłem na nas tych gości z fioletowych wież. Teraz serio. Kogo wkurzyłeś, że skończyłeś w tym miejscu? Olej to, Jax. Już i tak za dużo dla mnie zrobiłeś. No dalej. Wyrzuć to z siebie. Ech, w porządku. Pewnie szczurowi nacisną na odcisk. Chodzi o Ulfa. A jednak mojego nie. Ojca. Jest jednym z tutejszych naczelników i nieszczególnie napawam go dumą. To on za tym wszystkim stoi. Naczelnik Ulf to twój ojciec? Ha. To wyjaśnia, dlaczego przekazują cię sobie z rąk do rąk jak tykającą bombę. No, trochę to... skomplikowane. Ulf zbytnio nie chce, by wieść się rozeszła. O czym? O waszych relacjach rodzinnych? Pewnie każdy, kto ma choć krztynę władzy, zdążył się o tym dowiedzieć. Te, cóż, wiedzieć, a rozgadywać o tym publicznie to dwie różne sprawy. A ten temat jest nieco zbyt gorący, by większość zdołała trzymać gębę na kłódkę. Moment. Czyli zamknął cię tu twój ojciec? No, to brzmi niemal dobrze. To jeszcze nie koniec. Chcę, abym zgnił w więzieniu. Co? Jego własny syn? Jak on się z tego tłumaczy przed resztą naczelników? A skąd ja mam to wiedzieć? Powtarzam ci tylko, co od niego słyszałem. Porozmawiam o tym z Kają, kiedy się z nią zobaczę. Przecież ona nie sprawi, że mój ojciec przestanie być dupkiem. Pewnie nie, ale nie pozwoli ci tkwić w tej dziurze przez następnych kilka lat. Cóż, warto spróbować. Chyba nie przepadasz za swoim ojcem. Tak, można tak to ująć. Ja jednak mówię raczej, że nienawidzę Gnoja. Rozumiem. Z jakiegoś konkretnego powodu? Zabił moją matkę, gdy byłem mały. To ci wystarczy? Poważnie? Dlaczego? Poszli na polowanie. Dosyć daleko stąd. Gdzieś na południe od ruin Thompson Town. W Karakis? Dokładnie. Zwęszyły ich jakieś dzikie zwierzęta. Koniec historii jest taki, że rozszarpały ją na jego oczach. Skąd o tym wiesz? Sam mi powiedział. Ale przecież to bez sensu. Widziałeś go. To wielkolud. Żadne zwierzę nie dałoby mu rady. Nigdy nie wierzyłem w tę bajkę. Sam ją zabił. To jasne jak słońce. Skąd ta pewność? Zapytaj go o to i spójrz mu w oczy, a zobaczysz. A teraz, jeśli pozwolisz, ja wracam patrzeć, jak trawa rośnie. Może jeszcze usłyszę, jak coś do mnie nawija. Leć już. Wiesz, gdzie uderzać, kiedy się uwiniesz. Dobra, mamy nową część zadania. Pomoc prawna. Mamy pogadać z Ulfem. No dobrze. Ulf jest ogólnie bardzo wredny. Już raz z nim rozmawiałam, a raczej próbowałam i jest naprawdę do dupy. Dlaczego pozwalasz, aby Fox gnił w więzieniu? Że co? Za kogo ty się uważasz, bezczelnie kwestionując mój autorytet? Co ten biedny dzieciak zrobił, że własny ojciec tak go potraktował? Ten biedny dzieciak
tak długo zachowywał się karygodnie, aż wreszcie się doigrał. To mój syn i ja wiem najlepiej, co dla niego dobre. Koniec dyskusji. Fox wspomniał coś o swojej matce, podobno ona... Cisza! Ani słowa więcej, rozumiesz? To nie twój interes. Jego matka zginęła w Thompson Town, zagryziona przez watachę dzikich zwierząt. Okrutne drapieżniki. Nie będę się nad tym rozwodzić. Musimy z tym żyć. I ja, i on. A teraz zostaw mnie w spokoju. Na pewno nie brak ci zajęć. No i co mi to dało, przepraszam bardzo? Do kogo mam się udać? Sztyniega, co się dzieje na południe od Thompson Town? Minęło trochę czasu, ale może znajdę tu kolejną wskazówkę. Dobra, i widzę, że z Foxem już nie pogadam, tak? Gdy o tym pomyśleć, nie masz jednak szans spotkać się z moim ojcem, więc zapomnij o tym. Ale wymyśliłem za to coś lepszego. Może znajdziesz dowód na to, co zrobił. Może gdzieś na południe od Thompson Town. Ja unikam tego miejsca jak ognia. Łatwiej mi było udawać, że to cholerstwo w ogóle nie istnieje. Teraz cóż, utknąłem tutaj i jest już za późno. Chyba, że sam zdołasz wygrzebać coś przeciwko Ulfowi. Dobra, to myślę, że spróbujemy. W sumie całkiem fajne zadanie. Okej, tutaj. Już się tam kręciłam i to wiele razy w tych okolicach. A tutaj ktoś jest. Nazywali mnie żelazną damą. Niewiarygodne, prawda? Teraz nikt tak do mnie nie mówi. Jak powinienem się zatem do ciebie zwracać? Dania, jak widzisz, należy do Morkonów. Zgadza się. Zawędrowałam daleko od domu. Należało zostać w grocie. Ale to miejsce mnie woła, wiesz? To chyba sentyment. Czekaj. Masz na imię Dania? Tak. Nie wierzysz? Spotkałem pewnego naczelnika, który ochrzcił tak swoją broń. Świat nie przestanie mnie dziwić. Co tutaj robisz? Przybyłam, by opłakiwać w tym miejscu odebrano mi dziecko. To wydarzyło się wiele lat temu. Zaatakowały go dzikie zwierzęta. Wszystko trwało ledwie chwilę. Nie dały mu żadnych szans. Moment. Już słyszałem tę opowieść o tej właśnie okolicy. Czy twoje dziecko nosiło imię Fox? Fox? Nie. Mój synek zwał się Forester. To imię związane z siłą i ziemią. Nadał mu je dumny ojciec. Ledwo odrósł od ziemi. Czy jego ojcem był Ulf, naczelnik berserków? Co? Kto ci o tym powiedział? Posłuchaj, to będzie pewnie dla ciebie szok. Twój syn nie zginął, ani nie został uprowadzony. On żyje, Danio. Ulf cię okłamywał. Dość! Dlaczego tak mówisz? To wykluczone! Ulf oszukał was oboje. Twojemu synowi powiedział, że zabiły cię drapieżniki. Według Foxa dawno umarłaś. Ty to samo myślisz o nim. Co skłoniłoby Ulfa do takiego okrucieństwa? Jest hardym naczelnikiem berserków, a ty, Morkonką, wbrew wyznawanym przez niego zasadom. Nie, to niemożliwe. Niestety. Mimo to twój syn stał się mężnym młodzieńcem. Teraz przedstawia się jako Fox, a nie Forester. Zapewne nie zna tej historii. Mój syn! Co się z nim dzieje? Muszę go zobaczyć! Tam, gdzie aktualnie się znalazł, trudno będzie ci się dostać. Postaram się go stamtąd wyciągnąć. Zrobiłbyś to dla mnie? Pomożesz mi, nieznajomy? Oczywiście. Ruszaj już do bastionu w Karakis. Niedługo przyprowadzę twojego syna z powrotem. Ostrzegam cię. Tylko spróbuj mnie okłamać. Po co miałbym zmyślać? Spójrz mi w oczy. Mówię prawdę. Kieruj się do bastionu, żelazna damo. Zjawię się razem z twoim synem. Dziękuję ci, nieznajomy.
Dziękuję. No to historia, widzę, jest naprawdę zawiła, ale chyba to nam zakończy to ciekawy wątek ogólnie Foxa. To jest dopiero ciekawa sprawa. Na razie widzę, że z Ulfem nie mam mieć konfrontacji, tylko z Foxem, także spróbujmy z nim porozmawiać. Gdzieś ty się podziewał? A już zacząłem myśleć, że o mnie zapomniałeś. Mam dobre wieści. Jeśli są tak dobre jak tutejsze żarcie, to podziękuję. To prawie zawsze zwierzęce wargi. Próbowałeś w ogóle tego świństwa? Czyste okrucieństwo na talerzu. Co? Nie. Byłem w Thompson Town. A, no tak, pamiętam. Znalazłeś coś? Kogoś. Znalazłem twoją matkę. O, serio, serio? Jak tam jej szkielet? Bardziej śmieszy czy straszy? Nie żartuję. Ona żyje. Ojciec przez cały czas cię okłamywał. Tak, dobra. Już ci, chłopie, wierzę. Czasami byś mógł. Dobra, pleciesz mi tu jakieś bzdury. Czy mam zacząć się o ciebie martwić? Bo się martwię. Stulisz w końcu japę? Streszczę ci całą historię. Twoja matka żyje. Przebywa teraz w bastionie. Powiedziałem jej, że tam się z nią spotkasz. Pieprzysz. Nie wierzę w ani jedno twoje słowo. W porządku. Żądasz dowodu? Ma na imię Dania. Nazywali ją kiedyś Żelazną Damą. Berserkowie wołali ją tak pewnie przez to, że jest morkonką. Skąd ty o tym wiesz? Dobra, w sumie nieważne, kontynuuj. Znam twoje imię, Fox. Twoje prawdziwe imię. To, które dała ci matka. Czy to jakiś żart? Nie, Foresterze. Mówię poważnie. Twoja matka żyje. Czuje się dobrze i chce się z tobą zobaczyć w bastionie. Zaczekaj. To by oznaczało, że... Owszem. Pomyślmy więc, co mogę zrobić, żeby cię stąd wyciągnąć. O to się nie martw. Tym zajmę się bez twojej pomocy. Poczekaj chwilę. Niech tylko spróbują mnie powstrzymać. Musiałem być przekonujący. No, chyba tak. Tylko Fox się baguje czasem. I co, i nikt go nie zatrzyma? O, mam pierwszego strażnika przed sobą. Nie no, wygląda na to, że wszyscy mają to w dupie, że on się stąd idzie. Dobra, no to my chyba możemy wrócić do bastionu. A Fox wygląda na to, że sobie dojdzie do nas. Chyba tak jak było ze Zouzą ostatnio. Dobra, wiecie co, to ja przy okazji może się kimnę, tak z dwie nocki, żeby zobaczyć, czy jacyś inni towarzysze mają dla mnie jeszcze jakieś zadania. No bo jak nie, to już nam został wątek fabularny, który będzie teraz dosyć zawiły i pełen walki, bo mamy sporo przeciwników do pokonania. Kurczę. Mamy, wiecie, tych katów do wybicia i tych kuratorów i w ogóle wszystko. Wykryto nową lokalizację. Kolejne chipy kontrolne niebian? Potwierdzam. To świetnie. Wreszcie dowiemy się, kto kontroluje ich sieci neuronowe. Teoria potencjalnie słuszna. Tylko potencjalnie? Nieprawdopodobnie? Brak danych potrzebnych do analizy. Czy ty oszczędzasz energię? Brak danych. Nieważne. Dobra, poczekamy jeszcze z tymi chipami. Tu jest Kaja. Wiedziałaś, że naczelnik Ulf jest ojcem Foxa? Tak. Zawsze się ze sobą kłócą. Na twoim miejscu bym się do tego nie mieszała. Niech wyjaśnią to między sobą. Chyba
Za bardzo to upraszczasz. Obaj spierają się ze sobą od lat. Czy według ciebie będzie ich w stanie pogodzić ktoś obcy? Lepiej zostaw ich w spokoju. Ach, dokładnie. Cześć, Dex. Dlaczego tak rzadko bywasz w forcie? Dobra, to już chyba słyszeliśmy. To dla... Dokładnie. Tu jest Asgar. Na pewno jeszcze znajdę dla ciebie czas. Dobra, Azouza? No niestety, no już nie będzie żadnych questów za bardzo dla mnie. Jak Ulf mógł nam to zrobić? Musimy poczekać, aż Fox przyjdzie, a widzę, że Fox już jest coraz bliżej. Jeszcze tak, wiecie, na wszelki wypadek przejdę się do Nyry na przykład. I zobaczymy, czy ona coś ma do powiedzenia, ale raczej nie. No, okej, Nyra nic nie ma do powiedzenia. Drab jest w Thompson Town. Czyli został nam znowu Kroni. No, ale ten Kroni, no to kurde. Z jednej strony mnie już męczy. Chciałabym robić coś nowego, ale się tak nie da. Towarzysze Szczątki Wroga. Co to było? Aha, te komórki. To jest do tego. Ukaż niewiernych. Symbole Starego Świata. To może być w sumie w miarę okej. Okay. Gdzie oni są? Tutaj. Przy południowym Karakis. To chyba się tym zajmę w następnej kolejności. Tylko teraz poczekamy, aż Fox przyjdzie. To może byśmy sobie zmienili jeszcze chwilowo questa na to zebranie. I zobaczymy, co dalej. Jeszcze mogę ewentualnie, tylko że ja kurna nie mam wina. Ale może wino ma ten gościu tutaj, co sprzedaje jeszcze. Bym sobie porobiła potki na życie. Cześć, Smith. Chcę coś kupić. Czy to by się odnawia coś takiego jak wino? Tak, odnawia ci się wino. To cudownie. Masz też dużo eliksirów, ale ja sobie wolę chyba zrobić. Masz wino? Znowu? Nie, no właśnie nie od razu masz to wino. Kupmy sobie tak z 15 tych eliksirów. Jeszcze. I pójdziemy sobie jeszcze na stół alchemiczny zrobić. W tym czasie Fox powinien tu przyjść. Raczej. Ja chyba z Dawkinsem nie mam za bardzo nic do porozmawiania. Napojów sobie żadnych nie zrobię, ale eliksiry życia sobie mogę zrobić. I zróbmy sobie wszystkie tyle, ile mogę. I widzę, że Fox już tutaj zmierza, także jesteśmy raczej na dobrej pozycji. Jeszcze ekwipunek sobie przerzucimy, to i owo. Konkretniej te potki pod dwójkę. Jak ja stoję z jakimiś brońmi? Bo ja w ogóle od dłuższego czasu korzystam z tego noża do masła. Topór egzekutora. Trochę siły mi brakuje. Siła. To by było fajne, żeby to założyć. Widzę, że już jest tutaj Fox. Także przed nami chyba naprawdę ważna scena. Poczekajmy chwilę. O, stary. O, mój synu! Czy to naprawdę ty? Narawaga! Kto ty? Ulf. Ten skurwiel. Pieprzony tatuś. Zapłaci nam za to. Przysięgam. Zemsta nie zwróci nam straconych lat. Zmarnujemy na nią tylko czas. Rozumiesz? Ale on nie może tak... Wreszcie jesteśmy razem. I tylko to się liczy. I nie zapomnij, co miałeś mi powiedzieć. O, stary. Dziękuję. Twój przyjaciel potrafi zaradzić pozornie beznadziejnym sytuacjom. Tak, owszem. Poza tym ma niezłe wyczucie czasu. Znów jestem twoim dłużnikiem, Jax. Czy zechcesz zostać z nami na dłużej? To wykluczone.
Powinnam wrócić. W przeciwnym razie będą mnie tutaj szukać. Wolę nie sprawiać wam kłopotów. Ale zjawisz się tu jeszcze, prawda? Oczywiście. Przecież tyle razem przeszliśmy. Nie martw się. Wkrótce się zobaczymy. Póki co, trzeba nam się jednak zachowywać, jakby nic się nie zmieniło. Ja muszę odegrać swoją rolę w grocie, a ty spełnić swoje obowiązki na miejscu. Czeka cię niebezpieczna podróż. Nie przejmuj się. Należę do Morkonów. Jeszcze się spotkamy. Na pewno, synu. Na pewno. No i dobra, zrobione. Co teraz zrobisz? Cóż, czuję się piekielnie wkurzony na ojca, ale na razie raczej machnę na to ręką. Poza tym wciąż nie przeszła mi chęć, by zrehabilitować się wśród berserków. I tak nie wiem, jak to zrobić. Ale jak tylko coś wymyślę, dam ci znać. Tymczasem jestem przynajmniej w stanie chronić ci tyły. Więc możesz liczyć na mnie w każdej walce. Będę zawsze przy tobie. W końcu mam u ciebie spory dług. Jarks. A, znowu. Baram. Pozwólcie, że to przewinę, bo nie mam ochoty tego słuchać. O kurde, jesteśmy, widzę, w coraz gorszych tych miejscach. Czy to była przemieniona chimera? Nie. O, shit. O kurwa mać. Co ja zrobiłem? Bazyliszek. Dobra. Oj, nie mam tyle paliwa. Do widzenia. Zróbmy może tak. Tylko gdyby Jax mi chciał to namierzyć. Dobra. Jeszcze ty zostałeś. No, cześć. Do widzenia. Ła! Trochę umieram chyba. Dobra. No, do widzenia już. Dziękuję. To mnie wypierdzieliło. W sam środek tego gówna. Idealnie. Dobra, tutaj jest troszeczkę rzeczy. Jest też paliwo do palnika, także jestem zadowolona raczej. I jakieś tam małe śmieci. Dobra, wracamy stąd. O kurwa, mnie przyniosło tutaj. Strasznie daleko. Misje. Dalej mamy misję dla towarzyszy, czyli dla Kroniego, ale czy mi się chce znowu z nim iść gdzieś? Szczerze mówiąc, to niezbyt. Wiedza to potęga. Kwestia interpretacji. Symbole Starego Świata. To miałam robić. Tylko zanim, to musimy do bastionu wrócić po jakiegoś towarzysza i myślę, że po Zołzę pójdziemy. Bo w sumie to powinnam dbać właśnie o te relacje z nią. Bo ona mnie aktualnie traktuje po prostu neutralnie. Kurwa, co się z tobą dzieje? Tak, tak, wiemy. Chodź ze mną. I idziemy wpierdzielić paru osobom. Nie wiem, jak ja to przeżyję, bo ich jest tutaj dosyć dużo. Ale może jest jakaś szansa? W ogóle jak my stoimy z czasem, bo to też jest istotne. No to jest rzecz, którą powinniśmy zdążyć dzisiaj zrobić. Dobra, nie chcę szarżować, bo w sumie ważna jest też wytrzymałość, żeby była. Zołza jest ze mną. Widzę tutaj już pierwszego przeciwnika na górce. Także myślę, że od nich zaczniemy.
Okej, oni widzę, że sobie tutaj spacerują. To na szczęście nie są kuratorzy. Ale może byśmy zaczęli... Dobra, jest paru kuratorów, ale... Nie ma ich wcale aż tak wielu, jak myślałam. Zacznijmy sobie od tej strony. Dobra. I do widzenia. Wow, ale mu broń odleciała. Tu jest kolejny. I to jest chyba kat. Chociaż nie, podżegacz zwykły. Dobra, jak tak będą pojedynczo, to w sumie nie będzie raczej problemów. Weźmy go tak. I tak. I tak. I tak. I tak. Jeszcze jeden. Dziękuję. Pasuje mi to miejsce. Ja wiem, Zouza, dlatego żeśmy poszli. Tutaj jest troll w ogóle. Ja bym tylko chciała zerknąć. Harczący górski troll. Dobra, to zróbmy sobie w ten sposób, że ja sobie go tutaj oznaczę czaszeczką. Potem podobno będę sobie dziękować za to. Dobra, tu jest kolejna poczwara. Tylko czy ona się zalicza? To jest kurator. Jeszcze się z kuratorem chyba nie biłam. A nie, biłam się z kuratorem przecież. Z katami się nie biliśmy. Zróbmy może tak. Zróbmy sobie tak. Ała, no, Jack, miałeś uderzyć. Dobra, jest kolejny. No chodź tu. Dobra, okej. No już go przewróciłam, to było szybkie. Tylko znowu za szybko wstał. To jeszcze raz. I jeszcze, profilaktycznie. Tylko nie trafiłam oczywiście. Dobra, nie ma tragedii z nimi, powiem szczerze. Ała, no jakim prawem dostałam, widzieliście? Zrobiła się noc, z tego co widzę w grze. Dobra, tu są kolejni. Zróbmy jeszcze 10 zapisów. Hello. Chodź, bo ty akurat do mnie przyjdziesz, to mi się podoba w sumie. Ja nie mam tego ignorowania bólu. Jeszcze raz byśmy... Jeszcze? Super. Widzę, że tych kuratorów to jest tylko troje tutaj. Coś tu przyleciało chyba. Albo nie. Tu jest jeden kurator. A, młody szperlacz. Wy to już jesteście śmieszne. Tak naprawdę. Dobra, zróbmy tak. No. Przewrócisz się kiedyś? O, Jax. Słabe to było. Okej, przyszedł podżegacz do mnie. Ale to mniej mnie, wiecie, boli ten podżegacz. Ja pierdolę.
No, widzicie to? Jakie zjebane? Weźmy go. Pięknie. I teraz ciebie. Dobra, przyszedł kolejny. Do widzenia. No. Dobra, skoro zobacz się tam bije, to ja sobie skorzystam i pozbieram sobie łup. Dobra. I jeszcze cios. Dobra. O, cześć, nie zauważyłam cię. Jeszcze was więcej. Dobra, zaraz sobie zarzucimy jeszcze raz ignorowanie bólu. Bo mi się kończy. Widzę, że sporo was tutaj przychodzi teraz. No. Ale jak widzicie, bicie się z tymi ludźmi to jest taka już w sumie formalność. Nie wiem, czy mogę tak to nazwać. Zołzasy tam radzi chyba. No. Dobra, tam też już widzę kolejnych. Dobra, uchybił się. No i jeszcze cios, jeszcze dwa. Dobra, no nie zostało już ich wcale wielu. Chyba tylko troje. Zaraz się zresztą okaże. Tutaj jeszcze zabiła kogoś. No dobra, okej. W porządku. Chowaj mi ten blaster. Ja się odsunę. Witam. Serdecznie. No, tylko mi tu nie znikaj i się nie pojawiaj. Niestety nie trafiłam. Dobra, siup. I do widzenia. Jeszcze zajrzymy sobie tu. Witam serdecznie. To może byśmy od drugiej strony jednak zaszli, wiecie? Chyba, że któryś przyjdzie. Nie wiem, to było dziwne. Może od tej strony? Cześć. Tak jest chyba najlepiej. Dobra, spoko. W sumie to jest w miarę przyjemna walka z nimi. Oni działają podobnie jak albowie w jedynce. Jeszcze cios. Dobra, zostało jeszcze czterech podżegaczy chyba. Dobra, bardziej mnie ta torba Alexi tu interesuje. I tutaj cię potrzebuję. On akurat, widzę, że sobie tak tutaj spacerują. Jest ich jeszcze tutaj trochę.
tak wydaje, że ich jest mało. Ale w sumie jak tak atakujemy, wiecie, pojedynczo, to jest w miarę przyjemnie. No. I siup. I siup. Jeszcze raz. I jeszcze. Cudownie. Te katy mnie bardziej, wiecie, niepokoją. Dobra, i tu jest was jeszcze dwoje. Ale no widzicie, pojedynczo na luzie. Tam jest tylko ten szperlacz. To sobie bez problemów. Może bym go, wiecie. No. Dobra, tamten wstał, widzę. No, Jax, dzięki. Ty gryziesz solidnie. O, witam cię. Wyleczymy się trochę. Okej. Przyjemnie. O, gościu. Jeszcze? Super. Wygląda na to, że został jeszcze tylko jeden. Tutaj. Cześć. No, odsunę się na luzie. Dobra, może bym go przewróciła w sumie. I jeszcze. I jeszcze cios. Jeszcze. Pięknie. Rosjanie majstrują przy sprzęcie ze Starego Świata. Kto wie, do czego się posuną, jeśli im nie przeszkodzimy. No i cudownie, udało nam się wykonać jedno z zadań głównych. Moi drodzy, myślę, że to będzie już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować już dla was ten materiał. Wrócę sobie na szybko do bastionu, żebyśmy byli bezpieczni. I tam standardowo zakończymy. I myślę, że przed nami będzie jakieś kolejne główne zadanie. Na przykład myślę, że ukazać niewiernych, chociaż nie wiem jak z tymi katami. Ukaż niewiernych. Będzie to coś podobnego, co robiliśmy teraz. Tylko nie wiem, jak kaci się zachowują. Także to myślę, że sprawdzimy sobie w kolejnym odcinku. Już chyba wam mówiłam, że jeżeli wam się podobało, to żebyście zostawili po sobie coś miłego dla mnie. Także nie będę się powtarzać. Ja jeszcze pójdę na szybko spać, żeby był ranek. I jutro, a to raczej w kolejnym odcinku, zaczniemy sobie przygody już Jaxa z rana. Widzę, że Zouza nowych zadań dla mnie na razie nie ma, także chyba będziemy musieli poczekać po prostu do kolejnego rozdziału. Także akurat to jest z jednej strony na plus. Cóż, dzięki wam wielkie za oglądanie. Cześć!